Czy masz świadomość? Ludzie nieinformowani o zagrożeniach lub karmieni takimi osiągnięciami nie biorą pod uwagę, że mogą później ponosić straszliwe konsekwencje skażenia środowiska. Chcą mieć dom czy mieszkanie, a sąsiedztwo potencjalnej bomby ekologicznej ich nie interesuje. Są jednak świadomi obywatele, którym musimy dostarczać rzetelnej wiedzy i dla nich mam prostą radę. Po pierwsze, niech sięgną po listę 80 największych trucicieli z 1990 roku oraz niech spróbują prześledzić historię użytkowania działki w przeszłości. Jest to trudne, bo niestety pamięć ludzi jest bardzo krótka, ale jest to możliwe i warto to zrobić dla swojego bezpieczeństwa i własnej rodziny. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Z tego tygodnika pochodzi fragment, który Państwu przeczytałem, fragment wywiadu z profesorem, z doktorem habilitowanym inżynierem Mariuszem Czopem, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, ilu z nas żyje dzisiaj w pobliżu bomb ekologicznych w Polsce? No trudno jest to powiedzieć, brakuje takich danych, ale według mnie no, w każdym mieście, w każdym dużym, większym mieście znajduje się co najmniej kilka takich terenów skażonych, takich prawdziwych bomb ekologicznych, a zatem no, może to być nawet kilka milionów ludzi. A czym jest bomba ekologiczna? Jak to państwo definiujecie w sposób jakiś taki... My mówimy o tak zwanych prawdziwych bombach ekologicznych, czyli nie jakieś tam kilku workach odpadów, czy kilku nawet jakichś zbiornikach z odpadami złożonymi gdzieś w niepowołanym miejscu i odpowiednim miejscu przez jakieś niepoważne osoby, ale mówimy o prawdziwych bombach ekologicznych, czyli o terenach zanieczyszczonych, terenach skażonych w wyniku długoletniej działalności przemysłu, która datuje się no, nawet na początku XX wieku, ale no, najczęściej jest związana z działalnością dawnych zakładów, które funkcjonowały w PRL-u. Jak doskonale pamiętają starsi, być może słuchacze, no PRL, w PRL-u mieliśmy bardzo dużo zakładów przemysłowych, różnych branż, które były rozlokowane w poszczególnych miastach, nawet w małych miejscowościach. W późniejszych latach w wyniku zmian systemowych większość tych zakładów upadła, dlatego że no, różne są na ten temat teorie, ale najczęściej było to związane z tym, że były one przestarzałe technicznie i technologicznie. Mało które z tych zakładów wytrzymały konkurencję no, bogatszych i bardziej technicznie rozwiniętych zakładów zachodnich. No ale sytuacja była taka, że tak naprawdę no, nikt nie posprzątał tych terenów, czyli latami przez dziesiątki lat gromadzone odpady, zanieczyszczany teren został po prostu porzucony na kilkadziesiąt lat i po prostu nikt tego nie sprzątał. No, wmawia się ludziom, że przez te 30 lat te zanieczyszczenia się rozłożyły, w jakiś magiczny sposób uległy rozproszeniu, czy że przyroda je po prostu no, zdegradowała, jakoś unicestwiła i zniszczyła, ale jest to nieprawda. Po prostu nie zrobiono kompletnie nic, te tereny poleżały przez 30 lat, a teraz bardzo często stają się, no, powiedzmy sobie, atrakcyjne dla deweloperów, bo tereny już takie, powiedzmy sobie, najlepsze pod zabudowę, pod zagospodarowanie zostały wykorzystane już dawno. No i stoją takie tereny, deweloperzy czy też władze miejskie chcą zabłysnąć z zagospodarowaniem, często próbują je zagospodarować, ale no niestety coraz więcej mamy na to dowodów i wskazują na to również obiektywne dane z raportów NIK-u, że zarówno władze samorządowe, jak również prywatni przedsiębiorcy starają się no, jakby ukrywać tą informację o zanieczyszczeniu tego terenu, albo też no, niestety nie mają wiedzy o zanieczyszczeniu, co jest dziwne, bo przecież no, jakby zawiadują tym terenem nie od dziś i powinni taką wiedzę historyczną posiadać. A jak każdy z nas może wejść w posiadanie takiej wiedzy? Każdy z nas, w sensie mówię o obywatelach, którzy
chcą, są świadomi, znaczy są świadomi, no, próbują być świadomi, kiedy albo żyją w jakimś miejscu, albo próbują się gdzieś przenieść. No, świadomy obywatel ma ciężko w naszym kraju, bo ciężko jest na te dane jakoś trafić. Jest wiele różnych wykazów, które rzekomo prowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ale no, nawet dziennikarzom, którzy interesowali się tym tematem, tego wykazu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie chce udostępnić, traktując to jako wewnętrzny jakiś dokument, wewnętrzną jakieś narzędzie, które ma tylko do własnych urzędowych spraw, co jest bardzo dziwne. No więc mieszkańcy są trochę zostawieni, czy świadomi obywatele są trochę zostawieni sami sobie, bo raport NIK-u wskazuje, że również władze miejskie czy władze samorządowe nie wywiązują się z obowiązku informowania mieszkańców rzetelnie o ewentualnym zanieczyszczeniu terenu. Mało tego, no władze samorządowe mają problemy z dopilnowaniem jakby nowych właścicieli nieruchomości, które były zanieczyszczone pod kątem ich oczyszczenia. A zatem no, jedyne, co można mieszkańcom poradzić, to co w tym fragmencie, który pan przeczytał, czyli żeby po pierwsze no, zapytać miasto, bo zawsze, no nieważne, czy to wierzymy w to, że samorządy są, nie posiadają wiedzy, czy nie posiadają wiedzy, ale ważne jest, żeby się no, zainteresować tym, zapytać w swoim urzędzie gminy czy miasta o tego typu problemy. No i jeżeli tam nie uzyska się jakichś informacji, no to niestety pozostaje tylko śledzenie jakichś starych dokumentów, starych wykazów i zastanowienie się nad tematem, czy rzeczywiście no, ten teren miał historię taką, która mogłaby powodować jego skażenie, ale tutaj no, wiele mamy takich przykładów, że dawne tereny przemysłowe no, są silnie zanieczyszczone, a zatem każdy w sumie rodzaj działalności, każdy rodzaj działalności przemysłowej, która była realizowana na danym terenie w przeszłości, no, powinien skłonić mieszkańców do głębszego prześledzenia i zainteresowania się tematem skażenia, bo niestety no, przemysł PRL-u był bardzo prymitywny, on bazował na rozwiązaniach technologicznych ze Związku Radzieckiego. One się charakteryzowały dużą energią i wodochłonnością, ale też generowaniem bardzo dużych ilości odpadów, które no, były składowane w sposób nieprawidłowy. Było to powszechne. Dlatego no, każdy rodzaj działalności przemysłowej, jeżeli odkryjemy, że na naszej działce miał miejsce, powinien nas skłonić do ostrożności i spowodować z naszej strony, ze strony świadomego obywatela, jakieś działania, żeby zainteresować się tematem, czy w ogóle ktoś badał tutaj zanieczyszczenie, skażenie, no i po prostu jakiegoś takiego krytycznego podejścia do zakupu takiej nieruchomości, czy do jakby zamieszkania w tym miejscu bez potwierdzenia, że jest to bezpieczne. No właśnie, a jakie niebezpieczeństwa czyhają na osoby, które no, już mieszkają albo chcą zamieszkać w danym terenie, które obejmuje lokalizację bomby ekologicznej? No tutaj mamy do czynienia z wpływem zanieczyszczeń różnego typu, zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych, które mogą występować w glebie i gruncie oraz w wodach podziemnych występujących w podłożu takiej działki, którą chcemy użytkować. I tutaj jest problem taki, że no, niektóre substancje organiczne, które występują w środowisku gruntowo-wodnym, czyli w tym gruncie i w wodach podziemnych, one mają charakter lotny i mogą się ulatniać po prostu, powodując no, niekorzystny wpływ na życie, zdrowie ludzi, bo przez powietrze są wdychane do płuc. No i tutaj ostatnio pojawił się taki artykuł w Polityce, w którym też między innymi cytowano przykłady Zachemu, ale dużo przykładów podawano z pani redaktor Socha, go napisała w Polityce kilka numerów temu, gdzie podawała przykłady z Warszawy, gdzie no, w wyniku
nieoczyszczenia terenu w podawnym Ursusie do garaży podziemnych dopłynęła jakaś ciecz, która była palna, gdzie mieszkańcy tam czuli niekorzystne efekty z tytułu właściwie no, ulatniania się jakiejś dziwnej substancji, bóle głowy, nudności. No więc widzimy, że no, niestety substancje chemiczne występujące na takim terenie skażonym, one mogą być palne, one mogą być lotne, one mogą bezpośrednio dostawać się przez płuca do organizmu człowieka. No niestety też zdarzają się takie przypadki, że ludzie nieświadomie mogą spożywać wodę skażoną w wyniku działalności przemysłowej, po prostu kąpać się w niej czy pić ją. Taki przykład ma miejsce i przypadek ma miejsce w rejonie dawnych terenów po zakładach chemicznych Zachem w Bydgoszczy, gdzie w wyniku badań naukowych odkryliśmy, że no, rodzina posiadająca dzieci spożywała wodę ewidentnie zanieczyszczoną substancjami chemicznymi. No, na szczęście udało się ją ewakuować w inne miejsce. Natomiast no, też są niebezpieczne wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z sadzeniem na takim terenie skażonym jakichś roślin uprawnych i spożywaniem ich. No, kiedy słyszymy o takich ideach ogrodów miejskich w mieście uprawie jakichś warzyw, zawsze popieram tego typu inicjatywy, bo to integruje ludzi, no ale sadząc warzywa i jakieś rośliny jadalne w przestrzeni miejskiej, zawsze powinniśmy mieć w głowie to, żeby się zastanowić, czy na pewno ziemia jest czysta, no bo niestety problem z zanieczyszczeniami jest taki, że my naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie odkryć, czy substancja jakaś zanieczyszczająca występuje w glebie, gruncie i wodzie, czy też nie występuje. No niestety nie mamy takich super czułych zmysłów, które nas przed tym ostrzegają. Potrzebujemy dodatkowych badań, potrzebujemy badań, które są dość drogie. No, więc no, nie mając takich dowodów na to, że coś nam się dzieje złego, no, ciężko jest od razu robić badania prewencyjnie i obejmować nimi wodę, glebę, grunt, powietrze. Natomiast no, wydaje się, że jakby to jest istotne i to jest, jeżeli czujemy się źle, widzimy, że ten nasz teren odkrywamy w glebie, gruncie jakieś dziwne pozostałości, jakieś ziemia, coś niepokojącego jest, jakiś jej kolor jest inny, jakaś struktura taka niespotykana, którą dotychczas żeśmy się nie zetknęli, no to powinno nas to skłonić do tego, żeby wykonać badania jednak tego terenu, które nie są wcale takie drogie. No właściwie nie rozumiem, na czym polega ten opór urzędników oraz wszelkiego rodzaju podmiotów, które zajmują się zagospodarowaniem takich terenów poprzemysłowych, bo wszystko to da się zrobić. Da się to uczciwie zbadać. To nie kosztuje wiele, to jest zaledwie kropla w całości inwestycji. To jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zbadanie profesjonalne takiego terenu obejmuje. Można ten teren wyczyścić. No wszystko to jest po to, żeby to robić normalnie, transparentnie, uczciwie. Powinny przepisy być zmienione po to, żeby unikać takich możliwości, że ktoś no, nie bada terenu, czy też ignoruje dowody na to, że teren mógł być zanieczyszczony, nie wykonuje oczyszczenia terenu, tylko stawia domy, budynki, blokuje tam ludzi i nie interesuje się ich w ogóle żywotem. No my teraz jesteśmy na takim etapie, że nie widzimy jeszcze tych efektów niekorzystnych skutków zabudowy terenów poprzemysłowych, być może skażonych. Takie zjawiska obserwowano w Stanach Zjednoczonych w latach 70. 80., gdzie tereny poprzemysłowe były zamieniane często w atrakcyjne jakieś osiedla. No i okazywało się po kilkudziesięciu latach, no bo tyle mniej więcej trwa taki cykl oddziaływania takiego obszaru, że no może nie ci ludzie, którzy się wprowadzali na te tereny, byli najsilniej narażeni na jakiś uszczerbek na zdrowiu, dlatego że tak naprawdę no, ten teren zasiedlają ludzie już dorośli, ale no niestety obserwowano katastrofalny wpływ tych terenów zanieczyszczonych na dzieci, tak, które rodziły się w tym środowisku, były bardzo silnie narażone od początku swojego urodzenia na oddziaływanie tych substancji toksycznych i wśród tych dzieci obserwowano no, bardzo dużo chorób, alergii, przeróżnych schorzeń, również o podłożu genetycznym, co skłaniało rodziców tych dzieci do podejmowania walki o to, żeby odkryć prawdę, dlaczego tak się dzieje. No i takie słynne, jakby też mające duże znaczenie dla formowania się świadomości ekologicznej, sprawy Lafcanal, to była taka dzielnica w rejonie
bardzo blisko wodospadu Niagara, gdzie zabudowano teren, który w przeszłości był składowiskiem odpadów, w osiedle mieszkalne, bardzo takie ekskluzywne. No i po kilkudziesięciu latach okazało się, że jest duża śmiertelność dzieci, duża ilość chorób tych dzieci, duża ilość schorzeń o podłożu genetycznym. No i rodzice tych dzieci zaczęli walczyć. To było w latach 70. Wtedy no wydawało się, że nikt się takimi sprawami środowiskowymi nie zajmował tak naprawdę. To były początkowe takie ruchy prośrodowiskowe w Stanach Zjednoczonych. No i udało im się spowodować tak duży oddźwięk społeczny, że na fali tego protestu, no oczywiście mieszkańcy zostali ewakuowani, ale to było po latach, ale na fali tego protestu stworzono w Stanach Zjednoczonych Agencję Ochrony Środowiska, Environmental Protection Agency, pierwszą taką no, wyspecjalizowaną służbę, która miała się zajmować ochroną środowiska. Wprowadzono również szereg ustaw i przepisów, które miały na celu ochronę środowiska. Natomiast no, mnie, jakby to powiedzieć sobie, te przykłady ze świata, które widzimy, że jest katastrofa, jest nacisk obywateli i politycy reagują na tą katastrofę, bo nie w czasie, ale jednak reagują, zmieniając przepisy prawne, wprowadzając pewne standardy, pewne regulacje prawne, no to są takie przykłady pozytywne. Natomiast w Polsce jest troszkę inna sytuacja, dlatego że my w Polsce jesteśmy w tej jakby części sowieckiej, takiej właściwie jeszcze postkomunistycznej, że gdzie ukrywa się katastrofy. No u nas nie można niczego zmienić, bo opór przeciwko wyjaśnieniu, przeciwko takiemu ustaleniu jest bardzo duży. Kiedyś za PRL-u za katastrofę można było zapłacić głową i sprawcy mogli zapłacić głową, dlatego no powstawał taki, jakby powiedzmy sobie, sprzysiężenie, które maskowało taką sprawę, żeby to przypadkiem nie wyjaśnić, żeby tam, nie wiem, nie dotrzeć do sedna, tylko tak po prostu no, znaleźć kozła ofiarnego i sprawę wyciszyć. No i niestety jeszcze nie wyszliśmy chyba z tego systemu i ciągle jednak jest problem taki duży w Polsce, że jak my mówimy, że jest katastrofa, to wszyscy mówią, jaka katastrofa, i urzędy i wszyscy na pokład, po to tylko, żeby nie było katastrofy. No a bez przyznania, jaki jest stan. Przy czym no tutaj kwestia katastrofy to jest kwestia tylko względna, to jest tylko kwestia słowna. No my chcemy powiedzieć, chcemy przyznać, jak jest, tak? Czyli mówimy, dobrze, jest źle, szukajmy rozwiązania. A urzędnicy, wszyscy decydenci mówią, jak źle, przecież tu jest świetnie, tak? No więc bez takiego jasnego stwierdzenia, że jest źle, no nie można znaleźć odpowiedzi, nie można rozwiązać tego problemu, nie można uchronić ludzi przed konsekwencjami. Nie można podjąć działań i przyjąć standardów, które zablokują możliwość powstania tego typu przypadków w przyszłości, czy ochronią skutecznie obywateli. Natomiast no, duży jest właśnie problem w Polsce z tym, że decydenci cały czas uważają, że jest świetnie i no, walczą głównie z tymi posłańcami, którzy mówią, że no, może być źle i trzeba coś robić, bo oni by chcieli, oni uważają, że jest świetnie, bo to powoduje, że nic nie muszą robić. No tutaj jak pan opowiada o tych stanach, to przypomina mi się film Mroczne wody, który państwu bardzo gorąco polecam, z Robertem Bilotem, na podstawie historii, którego został zrobiony ten film. Zrobiliśmy jakiś czas temu wywiad Mroczne wody, czy masz we krwi rakotwórczy PFOA. To państwo znajdziecie na naszych stronach. To po prostu jest zatrważająca historia. Myślę, że w tych Stanach pan trochę mówił, że tam się poprawiło, ale wydaje mi się, że patrząc na historię Bilota, który walczy do dzisiaj z korporacjami chemicznymi, no to nadal oni to wyzwanie mają. A niech mi pan powie, panie profesorze, kto korzysta na bombach ekologicznych w Polsce dzisiaj? Na tym, że ta sytuacja jest właśnie taka, jaką pan opisał, że to się po prostu chowa pod dywan i opinia publiczna, obywatele, my wszyscy po prostu nie wiemy, w jakim terenie żyjemy i co z tego terenu może być dla nas niekorzystnego. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
No chyba korzysta biznes i polityka, tak, no bo politycy nie rozwiązują tego problemu po to, żeby biznes mógł osiągać wyższe zyski kosztem obywateli, kosztem zdrowia i życia obywateli, tak. Jakieś wąskie kręgi z tego korzystają, no trudno mi jest odpowiedzieć i zidentyfikować ich, natomiast tak jak mówiłem, no są to ludzie kompletnie niepoważni, dlatego że wszystko da się zrobić, wszystko to może funkcjonować w ramach jakby sensownych standardów i regulacji prawnych, bo jakby no często urzędy, często politycy bronią się przed przyjmowaniem standardów w Polsce, tak? Wszystko chcą uregulować prawnie, natomiast nie słuchają w ogóle naukowców. Często przepisy prawne są przyjmowane w ogóle wbrew logice, tak? No i akurat jeżeli chodzi o kwestie dotyczące regulacji związanych z takim oczyszczaniem i badaniem terenów, to no w Polsce obowiązuje kilka przepisów prawnych, ale część z nich ma charakter martwy, to znaczy no, takim najpopularniejszym przykładem jest rozporządzenie, które mówi nam o tym, jak zbadać tereny, które mogą być potencjalnie zanieczyszczone, ale może pan zignorować całkowicie takie rozporządzenie, no po prostu przykładowo, czy też nieładnie mówiąc, udając wariata, że no nic nie wiemy, że ten teren mógł być skażony. Czyli zatajając wiedzę o możliwości skażenia, całkowicie możemy zignorować takie rozporządzenie. Czyli jest przepis na to, jak kupić ciasto, ale no nikt nie mówi, w jakich okolicznościach to ma być zrobione. I my przez wiele lat środowisko naukowe i ludzie, którzy czują powagę sprawy i też politycy próbują wpływać na to, żeby zmienić to rozporządzenie i nakazać obowiązek przeprowadzenia takich badań, jeżeli chcemy tereny poprzemysłowe, a zatem tereny, które mają duże prawdopodobieństwo skażenia, chcemy je przekształcić na tereny mieszkaniowe. Chcieliśmy wprowadzić taką zmianę do tego rozporządzenia, która by nakazywała wykonanie badań. Oczywiście no to by nie spowodowało nagle, że problem by się rozwiązał, bo jest też kwestia uczciwości tych badań i ich prawidłowości pod względem merytorycznym, ale przynajmniej byłoby obligatoryjny obowiązek, był teren poprzemysłowy, przekształcam go w jakiś inny rodzaj działalności, muszę zbadać. Natomiast teraz no nie ma nawet takiego wymogu, no więc no, ja nie rozumiem w ogóle tego uporu polityków, części polityków i jakby mówienia o tym, że to spowoduje blokadę rozwoju Polski, że to spowoduje podrożenie kosztów, że to spowoduje nie wiadomo co, gdzie to są realne problemy, no życie na mobilie. Rozumiem, że właśnie koszty są przerzucane na nas obywateli, tak? No koszty są nieponoszone, ale to naprawdę są małe koszty, tylko że no ja nie wiem, bo problem jest taki, że niektóre tereny no nie wolno zabudowywać, nie wolno na nich stawiać budynków mieszkalnych, one przez długie lata powinny ulegać obserwowaniu, one przez długie lata powinny ulegać działaniom, które mają na celu oczyszczenie tego terenu i dopiero no, po kilkudziesięciu latach można byłoby je w jakiś sposób zagospodarowywać, natomiast no, jest taka ciągła presja, że jest teren, to my go już musimy zagospodarować, bo jak taki teren stoi, to nie wiem, jakieś takie okoliczne society czuje się nieusatysfakcjonowany, że on nie ma jakiejś funkcji. Natomiast no, nikt nie liczy później, ile ludzie chorują, jak pogarsza to się ich stan zdrowotny, jakie są koszty ich leczenia, jakie są ich koszty ich krótszego życia, ich złego samopoczucia. No przerzucane jest to gdzieś tam w niebyt, no ale no wie pan, no zawsze tak to jest, nie? Że Ja rozumiem, że środowisko deweloperskie też nie wychodzi z inicjatywą, żeby coś takiego, o coś takiego zadbać, czy domagać się tego od środowisko władzy. Deweloperskie traktuje to jako taką kwestię, którą lepiej nie ruszać, takie zgniłe jajo, no bo to zawsze może im zaszkodzić w tym ich układance, że w sensie mają tyle tych papierów do wypełnienia, jak oni to nazywają, no więc dodatkowe jeszcze procedury związane z badaniem, z oczyszczaniem, mogłyby im znacząco podrożyć tą inwestycję. No i też nie ma żadnej odpowiedzialności za taką działalność deweloperską, bo pamiętajmy o tym, że deweloperzy zawiadują własnością nieruchomości no niekiedy przez kilka lat, tak? Kiedy budują ten budynek. Po czym, kiedy budynek wybudują, to przekazują własność nieruchomości na wspólnotę mieszkaniową, czy jakąś spółdzielnię, czy inną formę zrzeszenia się mieszkańców. No i wtedy już właścicielami tej nieruchomości są mieszkańcy, tak? A zatem no, deweloperowi zależy tylko na tym, żeby wejść w teren, sprawnie go zagospodarować, wybudować budynki i oddać władanie nieruchomości już temu docelowemu właścicielowi, którym jest zazwyczaj jakieś tam stowarzyszenie czy wspólnota mieszkaniowa. No i wtedy już praktycznie
ten okres, kiedy deweloper coś tam kopie, coś tam działa, mógłby odpowiadać ewentualnie za jakieś niedociągnięcia, mija. No i gdyby nawet mieszkańcy wykryli, że są jakieś zanieczyszczenia terenu, no to wtedy okazuje się, że to oni odpowiadają za zaskażenie tego terenu. No więc ci wszyscy mieszkańcy, którzy tam zgłaszali te problemy w Warszawie, że tam jakieś ciecze zanieczyszczające zaczęły dopływać do garaży, no znaleźli się w ogniu krytyki, że no sami na siebie kręcą bić, no bo teraz wspólnota mieszkaniowa będzie musiała oczyszczać teren, a z drugiej strony no ceny nieruchomości też spadają, no więc po prostu mieszkańcy wtedy zostają zakładnikami tej wiedzy, no bo nie mogą nic zrobić, no bo to bije w nich bezpośrednio. A z drugiej strony no, spada wartość nieruchomości, bo nagle się roznosi, że blok jest zbudowany na bombie ekologicznej. Nawet gdyby się chcieli wyprowadzić, no to kto od nich kupi to mieszkanie? Tak, tak, tak. To w sumie tak sobie myślę, że lobby deweloperskie, można postawić taką hipotezę, czy taką stawiam, że mogło też przez te wszystkie dekady odpowiednio za kulisowymi działaniami zadbać o to, żeby właśnie te standardy, o których pan mówi, czy w jakiś inny stopniu, w jakiś inny sposób systemowo ta sprawa nie jest do dzisiaj rozwiązana. A jakby pan miał oprócz tego, o czym już pan wspominał, powiedzieć, co jeszcze powinno się zmienić na poziomie krajowym, żeby właśnie ludzie w Polsce, w różnych miejscowościach, na różnych terenach czuli się bezpiecznie, to co systemowo w Polsce powinno jeszcze się zmienić? Systemowo powinno się zmienić to, że po prostu powinien być wprowadzony taki wykaz terenów zanieczyszczonych, ogólnodostępny, tak żeby ludzie mogli sobie sprawdzać te wszystkie działki, no bo spotykamy się czasami z takimi sytuacjami, że ktoś tanio nabywa działkę, nie zdając sobie sprawy, bo jest z drugiego końca Polski. Nagle się okazuje, że ktoś mu sprzedał działkę zanieczyszczoną, tak? No ale no niestety do takiego wykazu jest bardzo daleko, dlatego że ministerstwo nie ma żadnych wiarygodnych danych w zakresie skażenia terenów i te badania, które są realizowane obecnie, one gdzieś tam giną w archiwach. Nikt tego nie wprowadza na bieżąco do baz danych, nikt tego nie udostępnia. Więc po prostu no wszystko to gdzieś jest, ale to gdzieś ginie, tak? Nawet jeżeli mamy w Krakowie 3, 4, 5, 6 takich terenów, które są przebadane pod kątem zanieczyszczenia, to jakby to powiedzieć sobie, dokumenty wszystkie znajdują się gdzieś w archiwach, gdzie zwykły człowiek nie ma dostępu do nich, tak? No więc po pierwsze, no wiarygodny wykaz takich terenów zanieczyszczonych, stworzony według jakiejś określonej metodyki. Są takie metodyki, no bo przecież są wykazy wszystkich działek, które znajdowały się we władaniu różnych zakładów przemysłowych, które funkcjonowały za PRL-u. Były takie specjalne wykazy różnych branż przemysłu, nawet w rocznikach statystycznych czy w książkach branżowych, one były kiedyś drukowane za czasów PRL-u i tam są nazwy wszystkich zakładów przemysłowych w Polsce, które funkcjonowały. Nawet gdzieś na prowincji były jakieś otaczarnie, które produkowały masy bitumiczne, które znajdowały się nawet w małych miejscowościach, jakieś fabryki różnego rodzaju, które produkowały, nie wiem, żelazka, które produkowały jakieś różnego rodzaju chemiczne związki, nawozy sztuczne, tego jest mnóstwo, tak? W każdym mieście było no, nawet kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset różnego rodzaju zakładów przemysłowych przecież kiedyś w przeszłości, nawet w małych miastach. No, w małych miastach no, było to kilkanaście. Natomiast takie wykazy są, więc można byłoby stworzyć taki wykaz, który pokazywałby te tereny poprzemysłowe, tak? Później mamy tereny, które prowadzone były, gdzie prowadziło swoją działalność wojsko i kolej, no bo też są to kolejne tereny, które mogą być zanieczyszczone. Czyli taki wykaz terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych jest łatwy do zrobienia i on powinien być jakby dostępny ludziom. Dlatego, że jeżeli ktoś kupuje jakąś działkę, która była użytkowana rolniczo, która była użytkowana w sposób taki no, typowy, tak? No, tam problemu skażenia nie ma. No, problem skażenia będzie najczęściej teren poprzemysłowy, powojskowy lub pokolejowy. Tak? A jakiej odległości od tego terenu również powinien taki mieszkaniec się zainteresować? No, jest to trudne do odpowiedzenia, ale na pewno to jest w typowym przypadku to jest kilkaset metrów od takiego terenu, może być jeszcze jego wpływ.
Natomiast no, w przypadku dużych zakładów przemysłowych to może kilometrów. Przepraszam, bo coś przerwało. Ile? Czyli jeżeli mamy do czynienia z jakimś małym zakładem, to zazwyczaj taka strefa jego oddziaływania, która może być związana ze skażeniem terenu, rozciąga się na odległości około kilkuset metrów od takiego obiektu. Tak. Natomiast duże zakłady przemysłowe, takie kombinaty, jak na przykład kombinat tutaj nasz w Hucie, ten metalurgiczny Huta imienia Lenina, dawna, no to te odległości występowania skażeń to są kilka kilometrów nawet od takiego obiektu, bo to on emitował duże ilości pyłów i te pyły emitowane spadały na dany teren, zanieczyszczając glebę i grunt, tak? No więc różnie można do tego tematu podchodzić, ale mały zakład to jest kilkaset metrów, duży zakład to nawet kilka kilometrów, gdzie no nie zdając sobie sprawy możemy mieć teren zanieczyszczony. No i też jest kwestia taka, że wszelkiego rodzaju takie, przestrzegam w szczególności ludzi przed takim, powiedzmy sobie, dość bezrefleksyjnym przyjmowaniem ziemi z wykopów, dlatego że ziemia z wykopów budowlanych również może być zanieczyszczona i nikt jej nie bada i ktoś nam może przywieźć wraz z tą ziemią różnego rodzaju zanieczyszczenia, bo nie będziemy ich widzieć. To nie będą takie jakieś gwoździe, to nie będą jakieś kawałki rur, tylko to będzie ziemia czarna, wyglądająca jak normalna ziemia, a ona będzie zawierała substancje zanieczyszczające. Dlatego no, jeżeli ktoś przyjmuje na swoją działkę ziemię pochodzącą z wykopów budowlanych i ktoś mu to tam przywozi, to też przed tym przestrzegam, dlatego że zdarzały się takie przypadki w rejonie Bydgoszczy, gdzie ewidentnie ziemia, która była nawożona ludziom na działki, to były odpady. Odpady wywożone ze składowisk. Tylko że no, po prostu ludzie nie mieli świadomości, że tak wyglądają odpady. No, to było czarne, to było ciemne, wyglądało jak ziemia, zawierało substancje rakotwórcze, kancerogenne, mutagenne. Więc po prostu no, niestety no, świat jest taki obecnie, że wszyscy tylko myślą o tym, żeby osiągnąć jak największe zyski i nikt nie myśli o życiu człowieka. No, każdy się powinien sam ratować. Bo po prostu i podchodzić do życia w sposób świadomy, no, szukać jakiejś opinii ekspertów, zastanawiać się nad tym wszystkim, no ale no, naprawdę trzeba uważać, bo niestety nie jesteśmy wyposażeni w zmysły takie, które nas chronią przed skażeniami, a nie ma co liczyć na funkcjonowanie jednostek państwowych, no bo one później co, no urzędnicy bezradni rozłożą ręce i powiedzą, no no my nie mamy środków, nie mamy pieniędzy nawet na badania, nie mamy środków na usuwanie tych odpadów. No skoro ktoś się znalazł w takim położeniu, jakim się znalazł, to się będzie musiał sam z tego ratować, niestety. To znowu przypomina mi się, przypominają mi się słowa Roberta Bilota, prawnika, mecenasa z filmu Mroczne Wody. Ja zacytuję: wszystko jest ustawione, państwo nas niby chroni, gówno prawda, chronimy siebie sami, chronimy siebie my. Nikt inny, nie korporacje, nie nauka, nie władza, my. Mówił mi to farmer po podstawówce, wiedział od początku, ja go brałem za wariata. Czy to nie obłęd? Tak mówi Bilot w filmie, ale to była też historia, tak jak już wspomniałem Państwu, to jest historia z życia. Panie profesorze, a czy władze na poziomie samorządów w swoich kompetencjach mogą, czy my obywatele możemy od nich czegoś wymagać, co mogłyby systemowo zrobić na poziomie samorządowym? Tak, no wydaje mi się, że władze samorządowe, one powinny reagować po pierwsze na zgłoszenie obywateli, bo często jest tak, że obywatele zgłaszają jakieś problemy, i jakby, a władze samorządowe na nie nie reagują. Tak? No, zdarzają się takie przypadki i nawet jest to w raportach NIK-u, że pomimo posiadanej wiedzy władze miejskie nie robią nic i pozwalają na taką dziką, narażającą zdrowie i życie obywateli działalność deweloperów i różnego rodzaju podmiotów, które zajmują się zagospodarowaniem tych terenów, gdzie bez żadnych badań, bez żadnej ochrony, pomimo posiadanej wiedzy, no, realizuje się pewne inwestycje i reklamuje się to szeroko, żeby obywateli tam nagonić. No więc no, powinien być nacisk na władze samorządowe, no bo tutaj jakby te wszystkie przykłady ze Stanów Zjednoczonych, te chwalebne i mniej chwalebne, aczkolwiek długotrwałe, one są związane z tym, że musi być ktoś taki, który uparcie cały czas te władze pyta.
nie daje się zbyć, nie daje się gdzieś tam posłać w kosmos, tylko cały czas pyta, cały czas drąży temat i wtedy wygrywa, tak? Natomiast no, u nas jakby ludzie nie są tak cierpliwi. Często jest problem też ze sformowaniem takiego zespołu w miarę sensownego, który by obejmował i naukowca, i prawnika, który by się takim tematem mógł zająć. Natomiast no, władze samorządowe w Polsce, no niestety, no jakby obawiają się tylko chyba jakichś konsekwencji tuż przed wyborami. Natomiast w okresie takim tuż po wyborach to ciężko jest z nimi coś załatwić. Ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że władze samorządowe, chroniąc swoich obywateli, będąc najbliżej tych obywateli, powinny chyba no, precyzować jakieś próby zmiany przepisów prawnych i kierować je do ministerstw, tak? Taką świadomość kształtować, tak? I też chronić obywateli, tereny poprzemysłowe, nie pozwalać na przekształcenie w tereny mieszkaniowe, tak? No niestety, no rzadki to jest przykład w Polsce, bo mam tylko same negatywne, gdzie no nie mogę podać takiego nawet przykładu pozytywnego, gdzie władze miasta chronią obywateli czy gminy, tylko wręcz przeciwnie. No wiele jest przykładów takich, że pomimo posiadanej wiedzy władze samorządowe w ogóle nic nie robią dla ochrony obywateli, a nawet same zachęcają do tego, żeby tereny poprzemysłowe zagospodarowywać i reklamują je jako, no nie wiem, super czyste, czy przeczą oficjalnym, czy też mocnym dowodom, że te tereny mogłyby być zanieczyszczone. Już nie mówię o tym, że w Bydgoszczy na terenach pozachemowskich planowano budowę przedszkola bez żadnych badań, tak? W Krakowie się planuje osiedla mieszkaniowe na terenach skażonych, tak? Też bez żadnych badań. W Krakowie nawet zbudowano blok, który był na terenie skażonym pomimo decyzji o oczyszczeniu terenu. No i urzędnicy mówią, że oni nic nie mogli zrobić, bo gdzieś tam na którejś tam stronie w pozwoleniu na budowę to było zapisane nie dla pierwszej i dlatego to tam jakby nie było możliwości wyegzekwowania. No to są śmieszne tłumaczenia, ale no bez nacisku obywatelskiego, bez takiej świadomości obywatelskiej, jak pan doskonale wie, no niewiele się da z politykami i decydentami załatwić, bo oni po prostu no, załatwiają to, czym się ludzie interesują. Tak, tym, tak. Co jest dla nich, jakby na czym mogą zyskać, na czym mogą stracić punkty jakieś tam wyborcze. Natomiast jak się ktoś nie interesuje, no to dla nich tematu po prostu nie ma, tak. A to tu z kolei przypominają mi się materiały pani Renaty Włazik, które też publikowaliśmy na stronach. Polecam Państwu, jeżeli Państwo chcecie iść dalej tym tropem, Renata opowiadała o Zachemie właśnie, o którym pan profesor opowiada. I jest podcast, jest tekst opowiadający o walce Renaty z lokalnymi władzami. A panie profesorze, a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o środowisko naukowe? Czy to ono zdaje egzamin, czy nie? No jak się bijemy, znaczy jak chcemy znaleźć kogoś winnego, to dobrze jest się bić w szczególności we własnej piersi. No ze środowiskiem naukowym to jest różnie, no bo no, na pewno są ludzie, którzy się tym zajmują, którzy mają taką świadomość, no ale część osób na pewno nie angażuje się wystarczająco, czy też no, nie chce nawet o tym słyszeć. No, lepiej jest się czymś takim zajmować, co jest niekonfliktowe, co jest, jakby to powiedzieć sobie, no powiedzmy tam gdzieś wolne od problemów, tak, dla takiego naukowca. Również rozumiem problemów związanych z karierą naukową. Tutaj duży szacunek do pana, że po prostu pan jednak jest znany tutaj w całej Polsce. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to czy zaczyna interesować tematem, to wcześniej czy później i tak trafi na pana, bo jednak mam wrażenie z takiego oglądu bardzo pobieżnego, że tutaj specjalnie naukowców, którzy mają odwagę mówić głośno, to jakby można policzyć na palcach jednej ręki, czy a może się nie da. Trochę ta nasza nauka oderwała się od problemów społecznych i od takich problemów zwykłego człowieka i taki naukowiec to w tym momencie dla zwykłego człowieka to jest kompletnie obca osoba. Ludzie coraz częściej mają takie wrażenie, że nauka nie jest dla nich, a naukowiec w ogóle nie jest im potrzebny, tak? Nie ma się później co dziwić, że zwykli ludzie nie widzą potrzeby finansowania nauki na wyższym poziomie tam niż te kilka procent PKB, bo nie widzą tego, żeby naukowcy się angażowali w coś, tak? Bo
według mnie nauka powinna być taka zaangażowana społecznie. To są takie najnowsze trendy, że robi się to, co ludzi interesuje, że tak jak prawnicy prowadzą jakieś działania pro publico bono, tak samo no, uniwersytety, które znajdują się w jakichś tam obszarach, powinny też jakby odpowiadać na te zapotrzebowania obywateli. No, do mnie często piszą ludzie z różnych części Polski, prosząc o jakąś taką zwykłą poradę czy zwykłą pomoc i bardzo mi jest to bolesne, bo mówią, że no, nie mogą nikogo innego znaleźć, bo się wszyscy niby rzekomo naukowcy boją. No. Ja rozumiem, że ktoś może się obawiać, ale to chyba nie jest jednak XX wiek i nikomu za występowanie z oczywistymi sprawami no nie grozi wywiezienie gdzieś tam na Syberię czy zapoznanie z białymi niedźwiedziami. Natomiast no, strasznie podobnież naukowcy wszyscy się boją, dlatego no, chciałem zaapelować tutaj na łamach tego podcastu do naukowców, żeby się przestali bać, no, bo taki wystraszony naukowiec to jest coś naprawdę tak po prostu, no powiedzmy sobie, smutnego, że naprawdę aż wstyd jest o tym mówić. Naprawdę no, trzeba pomagać ludziom i jeżeli ludzie się zgłaszają z jakimiś takimi tematami, to no, wystarczy ich dobrze pokierować, coś doradzić, no, wspomóc. Natomiast no, często niestety jest tak, że to są trudne sprawy ciągnące się latami. No, mieszkańcy zazwyczaj, ci ludzie, obywatele występujący, oni nie mają pieniędzy. Natomiast po drugiej stronie są duże firmy, duże koncerny, tak, które mają całe działy prawne, działy PR-u, mogą sobie gazety wynajmować, mało tego, drukują nawet własne gazety, w których szkalują tych właśnie przyrodników czy ekologów, jak ich nazywają, czy pseudoekologów, a ludzie mają słuszne zarzuty, tak, no nie tak to powinno wyglądać, natomiast no niestety bardzo trudno jest liczyć na jakąkolwiek pomoc, w szczególności od jednostek samorządowych i państwowych, bo ten system ochrony środowiska nie działa, no ostatnio na pewno pan redaktor słyszał, pali się rząd tym, że podniesiono bardzo silnie jakby typowe mandaty, grzywny oraz kary za przestępstwa środowiskowe. No wszystko to jest w porządku, tylko że takie przestępstwo środowiskowe musi zostać udowodnione i orzeczone. I jeżeli nie ma sprawnego aparatu właściwie orzekania, udowadniania tego typu przestępstw, to te przepisy są martwe. Co z tego, że będzie 50 lat, czy nawet 100 lat za jakieś przestępstwo, z którego ono nie będzie orzekane, tak? A skończy się to tym, że zarzucenie jakiegoś papierka gdzieś tam obywatel dostanie 30 tysięcy kary, tak? Mm-hmm. No czy tak jak tak. W Singapurze za wyplucie gumy jest chyba tam 9 chyba tych uderzeń jakimś batem, czy tam jest biczowanie za wyplucie gumy, czy rzucenie papierka. Bardzo są duże kary za to. Natomiast no, skończy się na tym, że obywatele będą dostawali kary za jakieś takie przewinienia niższego rzędu, a prawdziwi truciciele, duże firmy, które zanieczyszczają środowisko, będą sobie spokojnie dalej truły i nikt nie będzie w stanie udowodnić im ich tego właściwie no, szkodliwego procederu. To już na koniec, panie profesorze, jakby pan miał powiedzieć, dodać jakąś otuchę, czy doradzić właśnie obywatelowi, który no, szuka, coś mu nie gra i zastanawia się, co dalej, to co by pan mu dzisiaj powiedział? No, żeby się nie załamywał, bo to jest długa, wszystkie przykłady z całego świata pokazują, że taki obywatel no, musi zbudować wokół siebie jakąś grupę zadaniową, która będzie, na którą będzie mógł liczyć. Tak? To nie musi być od razu dziesiątki tysięcy obywateli, tylko przykłady z całego świata pokazują, że to musi być kilka osób, tak? No, ale musi mieć na pewno jakiegoś doradcę prawnego, czym też jest nieraz ciężko. Musi mieć jakiegoś specjalistę do spraw naukowych, z tym też może być ciężko, no ale da się to przezwyciężyć. No i jakichś zaufanych ludzi. I ci ludzie latami muszą ciężko pracować, żeby jakiś jeden problem rozwiązać. Ale no, przykłady ze świata pokazują, że nawet takie małe grupy potrafią nawet takich potężnych Goliatów rzucić na kolana i załatwić jakieś sprawy. Natomiast no, ważne jest też to, żeby jakby sprawę naświetlały media. No też jest słabość mediów niestety obecnie również zauważalna. Kiedyś jak media napisały o jakiejś sprawie, no to praktycznie już można było uznać, że sprawa może być załatwiona. Natomiast w tym momencie no, w mediach coś wybrzmi,
minie okres czasu, przyjdą nowe tematy i nikt się tym nie przejmuje. No, już nikt się nie przejmuje tym, co piszą media, mogą dowolne rzeczy pisać i zawsze to zostanie przykryte. No więc jest jedyna moja rada, to nie przejmować się, jeżeli ktoś uważa, że coś jest nie w porządku, to drążyć temat, powoli go rozkłąszać. No nie można tutaj liczyć na jakieś splendory, a nawet wręcz przeciwnie, ale no powoli postępując i działając systematycznie można osiągnąć naprawdę sukcesy. Nie trzeba się załamywać, bo trzeba pamiętać o tym, że no, na takie szybkie sukcesy nie ma co liczyć. One nawet są niebezpieczne i nawet dziwne by to było, gdyby ktoś tak szybko osiągnął sukces. Ale no, jesteśmy to winni nie tylko sobie, ale i przyszłym pokoleniom, bo robimy to w moim rozumieniu nie dla siebie, tylko dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków, po to, żeby no jakby chronić tych młodych, najmłodszych, bezbronnych, no i przyszłe pokolenia przed skutkami tych działań, które i naszych zaniedbań, które teraz dokonujemy. W tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem dzisiaj był doktor habilitowany inżynier Mariusz Czop, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!